Ale fajnie. Pod drzewkiem na trawce. Poczytamy coś? Są ze mną moi słuchacze. Jest. Prosiek, on jest bardzo grzeczny. Jest pandziorka. Słucha się. I jest żaba. I ona jest bardzo niegrzeczna zawsze, ale obiecała, że tym razem będzie grzeczna. I jeszcze jest z nami. Powinien być jeszcze taki dzięciołek, wiecie, taki trochę kulisty, nie widzieliście gdzieś? A co tu wystaje? Żabo, co tu wystaje? Ile razy mówiłam, że bardzo cię proszę nie pożerać dzięciołka, proszę otworzyć buzię. Ile razy mówiłam? Naprawdę nieusłuchana jest ta żaba. Proszę mi tu siedzieć grzecznie. Grzecznie. Żabko, jak chcesz słuchać. No. A dzięciołka to chyba będę zatrzymam przy sobie. Przepraszam bardzo Was. Okej. To ja się rozsiadam wygodnie i przeczytam Wam dzisiaj wierszyki Antoniego Marianowicza, Czy kto widział? A zilustrował je niezwykły ilustrator, pan Kazimierz Mikulski. Dlaczego ta książka jest tak okropnie zniszczona? Ma osobno kartki, w ogóle nie ma okładki. To nie jest moja wina. Ja nie niszczę książek. Ja je ratuję. Ja tą książkę znalazłam. Ktoś ją chciał wyrzucić. Nie mogłam do tego dopuścić. Ale dopiero się zdziwiłam, jak ją zabrałam ze śmietnika. Bo się okazało, że to są moje ulubione, ukochane wierszyki z dzieciństwa, tylko że ja ich słuchałam na płycie gramofonowej. A teraz mam je w książeczce. Faktycznie, powinnam chyba jej sprawić nową okładkę, jakoś uratować te strony. To się w sumie da zrobić. Nawet mam pomysł, jak. Jak kiedyś będę miała jeszcze więcej wolnego czasu niż mam teraz, to pereperuję wszystkie moje książki staruszki. A teraz Wam przeczytam. A dzięciołek będzie mi pilnował tych luźnych kartek. Gdzie umieścić pudle? Gdzie umieścić pudle? Gdzie umieścić dwa pudelki? Wsadzić je do skrzynki wielkiej? Czy też zrobić im posłanie na dywanie przy tapczanie? Albo może da nam matka na ten cel cylinder dziadka? Wiem już. Leży gdzieś na strychu pudło. Wezmę je po cichu. Gdzie bowiem powinny pudle mieć mieszkanie, jak nie w pudle? I nawet jest do tego obrazek. Jest pudelek. A tu jest cylinder. Czy on się zmieści do tego cylindra? No zmieściłby się może na wcisk, ale lepiej będzie pasował do tego pudła, jasne. Co to jest? Powiedz, jak zwierzę nazywa to się? Róg ma na nosie, nogi ma w rosie. Kto to? Naprawdę niełatwo orzec. Czy nosorożec, czy rosonożec? Rosonożec. Jakby ktoś wiedział, jak wygląda rosonożec, to bardzo proszę, niech mi narysuje i przyśle, bo jestem bardzo ciekawa. Pytony. Raz pewien pyton pytał pytona, czy pytonowa to jego żona. Zamilcz, pytonie, odparł mu pyton, bowiem pytanie uznał za zły ton. Wiecie, co to są pytony? To są takie węże. Straszne dusiciele. Pan hipopotam, kiedy spiekota, siedzi wciąż w rzece i hipopota. Więc wejdź do wody i spytaj go tam. Czy hipopotasz? Tak, hipopotam. Idzie rak, nieborak, i rozmyśla sobie tak. Gdzie rak tata bawić raczy?
czy na szczypcach swoich gra, czy może z ostrożności raczej w jakiejś tkwi kryjówce raczej. Idzie rak, niebo rak, a o tacie wieści brak. Doszedł biedny aż pod raków i tam pyta braci raków. A ci na to, że jest akurat rak tata w tata raku. Popatrzcie, kto umie czytać, to zobaczy, jakie to jest trudne. Ten pan Marianowicz bardzo lubił tak się bawić słówkami. Przekręcać słówka, zestawiać, tak żeby one śmiesznie brzmiały. Można sobie język poplątać. To będzie pan Dzięcioł. Dzięciołku, o twoim koledze. Uprzejmy Dzięcioł. Rzekła sroka. Mój Dzięciole, przybij mi tu gwóźdź na dole. Z miłą chęcią, odparł Dzięcioł. Rzekła sójka. Tak się spieszę, więc wystukaj mi depeszę. Z miłą chęcią, odparł Dzięcioł. Poprosiła Czajka. Może zrobisz mi tu dziurkę w korze? Z miłą chęcią, odparł Dzięcioł. Już od tego pęka głowa, przestań stukać! Rzekła sowa. Z miłą chęcią, odparł Dzięcioł. Muszka i karaluszek. Raz maleńki karaluszek, jadąc z muszką do koluszek, tak na uszko rzekł do muszki. Patrzaj, muszko, już koluszki. Zła niezmierna rzekła. Pleciesz, to są skierniewice przecież. Czy kto owad, czy nie owad, trzeba to zaliczyć do wad. Gdy kto nie wie, gdzie jest ale, wypowiadać chce się stale. Zagadka. Była sobie ryba piła, która z drugiej ryby kpiła. Rzekła do niej, zgadnij szybko, co robiłam dzisiaj, rybko. Ta, dotknięta dość niemile, mówi na to rybie pile. Sprawa jest to niezawiła. Co robiła ryba? Piła. Teść i zięć. Ojejciu, to jest dopiero łamacz języka. Teść i zięć fotografować mieli chęć. Mówi zięć, do aparatu rolkę wkręć. Na to teść, 12 zróbmy zdjęć i cześć. Ale teść prześwietlił jedno, głosi wieść. Oto treść tego, co z zięciem zdziałał teść. Zięć 6 zdjęć, teść 5. To jest wierszyk z dawnych czasów, kiedy, żeby zrobić zdjęcie, trzeba było do aparatu włożyć taką rolkę, długi, długi taki film i dopiero się po wyjęciu tej rolki i wywołaniu zdjęć okazywało, czy się udały zrobić dobre zdjęcia, czy nie. Kameleon. Tu będę chyba musiała ryknąć, nie wiem, czy mi to wyjdzie. Spacerował sobie lew. Kameleon spał wśród drzew. I rzecz jasna, w czasie snu nie mógł się pokłonić lwu. Więc do straży płowy lew warknął, gniewnie marszcząc brew. Dać mi tu zuchwalca w mig! Po czym groźny wydał ryk. Bowiem lew, gdy wpadnie w gniew, działa rozsądkowi wbrew. Pyta lwa lamparcia straż, trzęsąc się ze strachu aż. Jaki kolor, mości lwie, miał ten śmiałek? Czy pan wie? Był zielony, odparł lew i znów ryknął, marszcząc brew. Nie, węsząc krew, przepraszam. Poszły trzy lamparty w bór, gdzie zielony mieszkał stwór. Zauważył pierwszy z trzech coś rudego. Co za pech. Drugi za to stwierdził, iż to coś szare jest jak mysz, a ten trzeci, szkoda słów, coś czarnego ujrzał znów. Patrzą, tropią, węszą w krąg, lecz gdzieś kameleon wsiąkł. Mówią, że zuchwalec znikł. Na to lew na nowo wrykł.
i straszliwie szczerząc kły, aż zzieleniał. Tak był zły. A nasz Śmiałek sobie kpił i lwu na złość płowy był. Kłopoty z barometrem. Zasypiając często drżysz, że barometr wskaże niż, bo wiesz doskonale, iż deszcze nam sprowadza niż i do wyżu tęsknisz, gdyż słońce nam przynosi wyż. Więc odpowiedz szczerze, czyż wyż nie lepszy jest niż niż? No jasne, że lepszy. A powiedzcie to Anglikowi, żeby powiedział taki wierszyk. Nie ma szans. Dwaj smakosze. Jeden to będzie smakosz nosorożec, a drugi to taki ptaszek. No i zobaczymy, co oni tak lubią. Miał raz pewien nosorożec, co najwięcej lubi orzec. Bez wahania wtedy orzekł, że najlepszy jest twarożek. Zna, powiedział, potraw szereg, lecz uwielbia właśnie serek. I od rana już po troszku zjada misy dwie twarożku. Po południu na spacerku marzy mu się znów o serku. Więc spożywa kać twarogu w barze, który jest na rogu. A gdy zjada z kadzi twaróg, umazany całkiem ma róg. Mały ptaszek, koliberek, widzi z dala pyszny serek, więc na rogu zwierza siada, co na rogu ser zajada. Ten na rogu, ów na rogu, siedzą sobie przy twarogu. Elegancko. W zoo. W zoo, nie wiedzieć po co, pewien jegomość koło klatki z misiami wciąż siedzi, przyglądając się dniem i nocą przezabawnym igraszkom niedźwiedzi. Choć płyną długie tygodnie, myślicie, że mu tam ckni się? O nie, bo postępuje zgodnie ze swoim widzimisię. Widzimisię. Moja życiowa zasada. Hela i Ala. Hela ma helikopter. Ala ma heligatora. Aż nagle stwierdzają obie, że już zamienić się pora i odtąd, wyobraź sobie, Ala ma helikopter, Hela ma aligatora. Takie zabawy ze słówkami. O, bryś. Bryś to jest moje ulubione. Gdyby pies twój zwał się Bryś, mnóstwo żartów robiłbyś. Ot na przykład wołasz Gryś i już kostkę gryzie Bryś. Ciastko jesz, co zwie się Ptyś, dopomaga ci w tym Bryś. Mówisz chłopcom, że to miś, a to tylko piesek, Bryś. Kiedy przyjdzie Ryś lub Krzyś, bawi się wraz z wami Bryś. Gdy ci smutno, kiedy złyś, rozwesela ciebie Bryś. Mając pieska jeszcze dziś, daj pieskowi imię Bryś. O, na pewno, jak będę miała pieska, to imię już mam wybrane. Odpowiedź susła. Będzie obrazek. Zapytano kiedyś susła, czy zna czary oraz gusła. Lecz odpowiedź na pytanie była dziwna niesłychanie. W sprawie czarów oraz guseł chr, chr, odparł bowiem suseł. Bardzo faktem tym zdumieni rozpatrzyli rzecz uczeni. To chr, chr, rzekł mędrzec stary, znaczy, że zna suseł czary. Drugi z mędrców odparł w gniewie, że nic o tym suseł nie wie. Trzeci dodał, że to sprawa tajemnicza i ciekawa. Lecz się żaden nie połapał w tym, że suseł smacznie chrapał. Popatrzcie jeszcze raz na ten obrazek. Widzicie teraz tego susła? Po prostu sobie śpi. To jest takie małe zwierzątko. Straszny śpioch. Pająk i mucha.
Pająk chciał muchę ugościć śniadaniem. Może byś wpadła? Szeptał jej do uszka. Wpaść nie mam chęci, rzekła na to muszka. Lubię być gościem, a nie lubię daniem. Ładnie by było, jakby wpadła. Oślisko. Raz oślisko, najgłupsze ze wszystkich głupich oślisk, wpadło w poślizg. O, oślisko! Wrzasnęło oślisko. I to wszystko. Pan żaba. Ha, słuchaj, żabo, teraz. Pan żaba siedzi w studni. Hej ho, hej ho. Pan żaba siedzi w studni i martwi się od studni i trapi się wciąż, bo miłością wielką dyszy, hej ho, hej ho, miłością wielką dyszy do ślicznej panny myszy. I w tym tkwi całe zło. Pan żaba śle prezenta, hej ho, hej ho. Pan żaba śle prezenta, lecz mysz jest nieugięta i nie skutkuje to. Pan żaba śpiewa pieśni, hej ho, hej ho. Pan żaba śpiewa pieśni, a jej się nawet nie śni pokochać wreszcie go. Wciąż nie jest skłonna, aby, hej ho, hej ho. Wciąż nie jest skłonna, aby być żoną pana żaby. Ma innych planów sto. Stąd płynie jasny wniosek, hej ho, hej ho. Stąd płynie jasny wniosek dla wszystkich miast i wiosek, że co, że co, że pstro. Ilustracje Kazimierza Mikulskiego. W Sopocie przy robocie. Raz w Sopocie przy sobocie ludzi się zebrały krocie, bo ściągnęła ich ciekawa najwspanialszych psów wystawa. Wśród oklasków w kolejności oglądano psie piękności. Był tam jamnik krzywonogi, były harty, były dogi, był też wielki Bernard stary, dobermany i ogary. Pudle cztery i setery, braw dostały bardzo wiele, także szpice i spaniele. I pekińczyk wystraszony oraz dumne dwa gryfony. Właśnie ujrzeć ma publika kolejnego zawodnika. Sędzia głośno numer woła, ale nic nie widać zgoła. Wszystko przeszukano wokół, chciano spisać już protokół, gdy sędziemu ktoś wśród zgiełku dał powiększające szkiełko. Sędzia przez nie żwawo zerka i dostrzega wnet ratlerka. Tak małego, że na świecie już mniejszego nie znajdziecie. Naradzano się godzinkę, po czym nagrodzono psinkę, premię dano mu specjalną, gołym okiem niewidzialną. Tak maleńką, że w istocie nikt nie widział jej w Sopocie. Pan sędzia próbuje dostrzec tego małego pieseczka, ratlerka. Co my tu mamy następnego? Huhuhu, mokry pan. Widzicie dobrze? Mokrego pana. Raz pewien pan tak strasznie przemógł, że potem się osuszyć nie mógł. W okienku odtąd jest na poczcie człowiekiem gąbką. Chcąc do paczki lub listu poprzyklejać znaczki, o tego pana w pierwie moczcie. Bubr, żubr i kobry. Polecam ten wierszyk wszystkim na ćwiczenie wyraźnej wymowy. Był raz pewien stary bubr, co się bardzo lękał kubr i wciąż mawiał, że dla bobra każda kobra jest niedobra. A znajomy bobra żubr nic nie robił sobie z kubr. Raz do żubra bubr rzekł: żubrze, w sprawie kubr coś wreszcie zróbże. Odparł żubr, że nie zna kubr.
chyba z koszmarnego snu, brrr. I że bubr coś sobie ubrdał. Nura w bur to rzekłszy żubr dał. A dotknięty mocno bubr wrócił do swych rzecznych dóbr. Jakby ktoś chciał mi narysować jakiś rysunek, to bardzo bym prosiła o bobra, żubra i kobrę razem. Bawimy się w rymy. Bawimy się w rymy. Zabawa to łatwa. Bawimy się w rymy. Potrafi to dziatwa. Rym znaleźć do kota? Nietrudna robota. Rym znaleźć do krowy? Pomyślcie. Gotowy. Rym znaleźć do żuka? To żadna jest sztuka. Rym znaleźć do ptaszka? To istna igraszka. Rym znaleźć do muchy umieją maluchy. Rym zaś do pająka też wnet się przybłąka. A jeśli ktoś rymu do słowa chce dym, niech rymu do dymu nie szuka już, gdy mu potrzebne, że rymem tym właśnie jest rym. Chyba opuszczę jeden wierszyk o cesarzu i przeczytam o dziwnej śwince. Była raz morska świnka mała, co gdy się działa, to nie stała. Kiedy pościła, to nie jadła, a tyjąc nie traciła sadła. Nikt nie mógł stwierdzić, patrząc na nią, że świnka foką jest lub łanią. I nie udało się nikomu, gdy wyszła, zastać świnki w domu. Gdy miała świnka ta zmartwienie, to nie cieszyła się szalenie. Nie była grzeczną, będąc szorstką, nie była rzeczną, będąc morską. Gdy się starzała świnka mała, to wcale przez to nie młodniała. I do ostatka dziwna była, bo kiedy zmarła, to nie żyła. Żuczek. A nie, żuczka to opuszczę. Może innym razem. Książę Jakub, to tego też nie lubię. O, staruszka. Raz znałem staruszkę, stuletnią bez mała, co całe swe życie nic do ust nie brała, z wyjątkiem jedynie napoju i jadła. I trudno uwierzyć, lecz z sił nie opadła. Napojem i jadłem się tylko żywiła. I żyła, o dziwo, staruszka ta miła. Co my tu mamy? Chyba już kończymy. O rety. Gdy byłem młody, po moim dziadku 6 pięknych koni dostałem w spadku. A każdy konik potrząsał główką i każdy krzesał iskry pod kówką. Ale sprzedałem konie rasowe i piękną za to kupiłem krowę. Krowa na łące co dzień się pasła, miałem dość mleka, sera i masła. Człowiek ma jedno, drugiego pragnie. Sprzedałem krowę, kupiłem jagnię. To jest po prostu nie do pojęcia, jak przywiązałem się do jagnięcia. Ale mnie wzięła wkrótce ochota, by sprzedać jagnię, a kupić kota. Mój kot zdolności do wszelkich psot miał. Gdy go karmiłem, mówił mi kot miau. Wreszcie sprzedałem także i kotka, znęciła bowiem mnie figa słodka. Tak się skończyła kariera cała. Miałem 6 koni, figa została. Babcia i duch. Raz śpiącą babcię straszył duch, lecz babcia była głucha, więc chociaż starał się za dwóch, nic się nie bała ducha. Duch o północy jęczy uch i skrzeczy jak ropucha. No, lecz babcia, co ma kiepski słuch, nie słyszy spod kożucha. Rozbija się po kuchni duch, jak groźna zawierucha,
a babcia robi ręką ruch, że jej przeszkadza mucha. Opiec garnkami wali zuch, tuż koło babci ucha, jakby chciał wszystko rozbić w puch, lecz chrapie wciąż starucha. Już się na nogach słania duch, opuszcza go otucha, wreszcie we drzwi znienacka buch i cóż to, nie ma ducha. Nazajutrz wstaje, skoro świt, babina, co nie słyszy, rozgląda się i mówi: cyt, tu chyba gdzieś są myszy? Raz czterej mędrcy. Raz czterej sławni uczeni z Peru płynęli morzem w łódce z papieru. Gdyby ich łódkę zrobiono z drzewa, dłużej bym podróż mędrców opiewał. No tak. To nie mogło długo trwać. Robiliście takie łódeczki? Z papieru. Co my tu jeszcze mamy? Raz małpa na drzewo. O, tak się zaczyna. A, gdzie my mamy koniec? Raz małpa na drzewo wspinała się duże. Gdy spadła, nie było już małpy na górze. Raz wrona dzień cały siedziała na skale, a gdy odfrunęła, nie było jej wcale. Raz jabłko na cząstki rozcięła staruszka. Gdy zjadła je wszystkie, nie było jabłuszka. Raz koń galopował przez most koło młyna. Gdy biegła, to w miejscu nie stała szkapina. Raz grała na scenie artystka wspaniała. Im bardziej klaskano, tym więcej braw miała. Raz harty ścigały się w pewną niedzielę. Ten, co był ostatni, nie pędził na czele. Raz szewc łatał buty na swoim poddaszu. Gdy złatał, nie było już dziury w kamaszu. Raz kupiec sprzedawał miednice i kadzie. Im więcej ich sprzedał, tym mniej miał na składzie. Raz okręt popłynął aż hen do Hiszpanii. Gdy wrócił do portu, to był już w przystani. Niesamowite. Raz zgłupia frant mnie spytał Tomek, czy w morzu dużo jest poziomek. Odparłem na to: jak wieść niesie, jest tyle, ile śledzi w lesie. Tego to nie chcę. Ha. A na koniec 10 murzyniątek. 10 murzyniątek figlowało ranną porą. Jedno z nich ze śmiechu pękło i zostało 9. 9 do teatru poszło kiedyś z grają całą. Jedno tak się zagapiło, że 8 pozostało. A z 8 murzyniątek wnet 7 było bosie, jedno całkiem przewierciło, dłubiąc sobie palcem w nosie. Tych 7 raz czytało bajki. Bardzo, bardzo nudne. I to 6 tak ziewało, że połknęło w mig to 7. 6 zaś do obiadu ktoś kiszoną dał kapustę, więc 5 pozostało, bo się zakwasiło 6. W chowanego się bawiła murzyniątek cała 5. Nigdy już nie znaleziono ukrytego murzyniątka. 4 kąpiel brało w wannie, baraszkując, że aż miło. Pozostało tylko 3, bo się 1 wymydliło. Z trojga małych murzyniątek drugie grało na klarnecie i tak strasznie fałszowało, że nie zniosło tego 3. 2 z nich zawędrowało w pewien wiejski raz zakątek, lecz niestety gęś kopnęła przedostatnie z murzyniątek. A ostatnie murzyniątko wzięło sobie żonkę małą i w ten sposób z murzyniątek żadne już nie pozostało. Koniec. Cała książka przeczytana